No chyba słyszę, że jesteś na sali treningowej. Na sali właśnie tutaj. Akurat przyszedłem sobie pogadać tylko trochę, bo już wagę zbijam. Chłopaki robią trening, sobie siedzę, patrzę. Aha, czyli twój ostatni tydzień to taki większy relaks i skupianie się już na wadze. Tak, tak. Jakiś relaks, bieg, spacer i zbijanie wagi, już odpoczynek. Mhm. To zapytam oczywiście o twojego rywala, Michała Pietrzaka, z którym się zmierzysz 8 czerwca w Ełku. No, to jest rywal ciekawy, utalentowany, utytułowany również. Natomiast tak, on jest świeżo, jeżeli tak mogę powiedzieć, po nokaucie, który odniósł w marcu. I teraz takie pytanie, ty zawodniczo, ty co prawda w zawodowej karierze nie zostajesz znokautowany, ale być może na treningach co nieco ci się dostało już, więc pytanie właśnie, czy ten marzec to nie jest za wcześnie twoim zdaniem po nokaucie, który był ciężkim nokautem, tak? To nawet nie wiem, czy to było TKO, tak? To było ciężkie KO, no. Tego właśnie to widziałem, bo też trenowałem z Szymonem Duszą właśnie w Arachionie, byłem na sparingach tam na dwudniowych. No moim zdaniem, wiesz, po ciężkim nokaucie trzeba zrobić z pół roku przerwy dla głowy, najlepiej by było badania zrobić, odpocząć bez żadnych wstrząsów, ale to jest jego decyzja, no to wychodzimy do klatki, ja na pewno będę chciał go ciężko znokautować będę chciał go ciężko jakoś rozbić, no. Nie wiem, czy to dla niego będzie dobre, ale jeżeli on się czuje na siłach, no to jest jego decyzja. Mm-hmm. A twoim zdaniem, albo co wyciągnąłeś może z tego poprzedniego pojedynku, bo to był pierwszy raz, kiedy Michał został znokautowany w karierze. Mm-hmm. Widziałem też w tym pojedynku, że stójkę poprawił. Wpadał rękoma, kończył nogą, wcześniej ta stójka była taka sztywniejsza. No on teraz trenuje w Czerwonym Smoku, także tam jest Borys, Rajewski, Niedzielski, także tam na pewno ma z kim robić. Ale ja zawsze do walki, wiesz, przygotowuję się bardzo, bardzo mocno. Jestem czasami na sali po 5 godzin, po 7, bo jeszcze prowadzę treningi. Wiesz, dopinam wszystko na maksa, dopiero po walce luzuję, jestem mega przygotowany. Też walczyłem już z zapaśnikiem, z Piotrkiem Szczepiórką. Mniej więcej oni myślę, że są, może Michał Pietrzak jest trochę lepszy od Piotrka w zapasach. Widziałem jego walkę z Damianem Janikowskim też w zapasach. Miałem też często okazję sparować w WCA z Damianem właśnie, z Marcinem Naruszką, z Bartkiem Fabińskim. Jeździłem cały czas na sparingi, przygotowywałem się do tego mocno. To jest trzecia walka w tym sezonie u mnie. Po tej walce już robię przerwę. Także tak naprawdę musiałem podtrzymać tą formę sparingami, tam jakimś lekkim takim crossfitem, ale do tej walki czuję się naprawdę dobrze i mam niedużo wagi do zbijania. Mhm. Przy ostatniej walce za dużo wagi miałem do zbijania. W tydzień musiałem zbić 10 kilo i to 10 kilo później przyszło mi na walkę i byłem trochę za wolny, nie mogłem przyspieszyć i skończyć przed czasem Sokołowskiego. A teraz już będę miał na walce mniej wagi zbijam, nie będę się tak męczył. Ta forma na pewno będzie dużo, dużo lepsza. Mhm. Te właśnie wyjazdy, o których już dwa kluby wymieniłeś, WCA, wymieniłeś Berkut Olsztyn, to zawsze byłeś takim wyjazdowym zawodnikiem, czy to teraz tak bardziej? Bo jesteś poziom rośnie, no. I tak, wyzwań, tak. I twój. Tak, dokładnie. My ogólnie trenujemy tutaj u siebie w Białymstoku, pod okiem właśnie Pawła Zalewskiego, który tam ustawia game plan. Mam Aleksa Kuzimskiego od boksu. Tutaj też tak samo byłem u zapaśników raz białostockich naszych. Ale no jednak nie mam tutaj aż tak dobrych sparring partnerów. Chłopaki wiadomo, reprezentują też duży poziom amatorski, ale nie jest to jakiś tam mega poziom zawodowy. No sparingi w WCA na pewno wiesz, z zawodnikami takimi jak wymieniłem są bardzo dobre. Jak wychodzisz do sparingu z takim zawodnikiem, to czujesz się prawie jak na walce. No jest ten trochę stres, także zawsze przed każdą walką zaliczam jakieś obozy sparingowe, mocniejsze takie i wtedy wiem, że jestem przygotowany na 100%. No. Czasami może się nie chce, bo jest są wakacje czy coś, ale jadę zawsze robię mocno, zawsze robię wszystkie rundy jakie są i wtedy wychodzę z czystą głową do walki, wiem, że jestem przygotowany. I wiem, że dam z siebie wszystko, wiesz, i ta forma będzie dobra. Mm-hmm. No właśnie też wspomniałeś takie przekrojowe, jakieś crossfitowe treningi i bieganie, chyba to też była taka twoja domena. Tak. No biegałem właśnie trochę. Crossfitu to już tam nie robiłem, bo to są trzecie przygotowania w tym sezonie, to już ten crossfit by mnie wymęczył za bardzo. Po prostu lekko podtrzymywałem tam jakimiś
ćwiczeniami na piłce czy coś, z takimi wiesz, stabilizacyjnymi bardziej, ale crossfitu to już do tej walki nie robiłem. Słynny topór przyjedzie do Ełku? Przyjedzie na pewno. No to dobra. Musisz uważać, jak będziesz wyjeżdżał za granicę, bo mam takie wspomnienie jak Emil Weber-Mek, pewnie kojarzysz tego zawodnika. Jeszcze raz? Emil Weber-Mek. Tak, tak, no. No to pamiętam, jak wyjeżdżał za granicę, akurat chyba do Włoch, akurat to była gala, na Venator, to miał duży problem na lotnisku. Mhm. No, może być z tym problem. No nie, myślę, że nie chcieliby za bardzo z takim toporem przepuścić. No ale na razie nie masz tego problemu. Bo walczysz. No właśnie, na razie nie. No jak można tutaj w Polsce, to zawsze będę wychodził właśnie z tym toporem. A to też nie jest w sumie aż takie ważne, żeby z nim wyjść, to ważne, co się robi w klatce też.